Jaki jest Patryk? No, trudno powiedzieć, jaki jest. Czekajcie, nie, jeszcze raz. Za co lubię Patryka? Przede wszystkim myślę, że za prawdziwość. Patryka najbardziej lubię chyba za to poczucie humoru. Ledwo otwierał oczy jako dziecko i już się pojawiał banan na twarzy. Myślę, że należy do tej mniejszości, która go lubi. To taki sympatyczny dość jest. Nie widzę rażących braków osobowości. Na kilka minut przed do kaplicy w Niwce wkroczył ówczesny ksiądz proboszcz. Kiwnął na mnie głową, przyłożył mi według swojego zwyczaju biretem mocno w głowę i uśmiechając się powiedział do mnie wtedy: burmistrz, ty będziesz księdzem. Powołanie to jest coś takiego, czego nie da się opisać po prostu słowami. Powiem szczerze, że Patryk w ogóle mnie nie zaskoczył swoim postanowieniem. Było to bardzo spontaniczne. Z tego co wiem z historii Patryka, że to było już około 5 klasy szkoły podstawowej, więc mega, mega wcześnie, ale już wtedy gdzieś ten duch zaczął działać i już wtedy działał. Wtedy już tam mieszał w jego sercu i na przestrzeni tych lat, później przez koniec szkoły podstawowej, gimnazjum, to już jeszcze bardziej się w tym utwierdzał, że to jest ta droga. Sam temat słowa powołanie jako powołanie właściwie nie zabrzmiało przez ten okres czasu. Przynajmniej ja tego nie usłyszałem w ogóle. Samo powołanie pojawiło się, tak myślę, już w takim wieku nastoletnim bardziej, jak on już był lektorem. Dało się to odczuć. To jest zupełnie coś innego. To jest taka myśl duchowa, która gdzieś się przewijała w momencie, w kontekście różnego rodzaju rozmów. Był taki czas, kiedy on chodził do liceum i tam miał styczność z Filipinami i rozmawiał wielokrotnie z tymi księżmi. I był któregoś dnia zaproszony na taką, powiedzmy, herbatę. Gdzieś natrafiłem na księdza Mateusza Kiwiora, który zaprosił mnie na kawę i zaczął opowiadać o świętym Filipie i o życiu oratoryjnym. I to mnie na tyle zachwyciło, że po przeczytaniu dwóch książek postanowiłem przyjść na gościnę. Dostał propozycję, żeby przyjść na taki tydzień jakby takiego pobytu, żeby przyglądać się jakby od kuchni, jak wygląda życie w takim zgromadzeniu. No i podjąłem decyzję, że to jest miejsce dla mnie. I wtedy jak wrócił od nich, to były ferie, popatrzył na mnie i mi mówi: mamo, wiesz co, nie obraź się, ale nie chciało mi się stamtąd wracać. Któregoś dnia przyszedł do domu i zapytał mnie, w ogóle zadał mi pytanie, czy może mi zadać pytanie i czy nie będę zła. Zapytał, co ja na to, jak on kiedyś zostanie księdzem. No, a ja zapytałam, w którym momencie miałabym być zacząć zła? A on mi mówi: wiesz, mamo, bo musiałabyś się postarać jeszcze o dziecko, żeby mieć wnuka w przyszłości. Na co ja mu powiedziałam, że ja już osiągnęłam tyle w życiu, bo mam jego i jakby dla mnie teraz najważniejsze jest jego szczęście. Pamiętam to, bo to jest chwila, którą się nie zapomni do końca życia. Przeszliśmy się na ogród, no i tam Patryk zadał mi pytanie: tato, wiesz, co by to było, gdybyś nigdy nie miał wnuków, nie? No moje myśli zaczęły krążyć w różne strony, nie? Ale zacząłem go słuchać i mówię: synuś, no to dawaj, o co tutaj chodzi, nie? A on mi mówi: tato, bo wiesz co, chciałbym zostać księdzem. Popatrzyłem się na niego, popatrzyłem się mu prosto w oczy i powiedziałem mu tak: słuchaj, Patryk, ja nie mam prawa walczyć z Bogiem. Moi bliscy, czyli moi rodzice, byli od początku zachwyceni tym, że Pan Bóg faktycznie mnie powołuje. Cały czas towarzyszyli mi nie tylko modlitwą, ale i dobrym słowem i taką życzliwością. Dzięki nim wiedziałem, że jestem człowiekiem wolnym i że nie muszę się martwić o przyszłość, tylko mogę spokojnie wybierać tę drogę pójścia za Panem.
od kiedy wstąpił do seminarium, to na pewno rzadziej go spotykam. No bo wiadomo, że spędzał ten czas w Tarnowie. Poza tym taki poważniejszy się zrobił troszeczkę, no nie, no bo tak już widać, jak to mówi moja babcia, że taki, no taki ksiądz już, że taki spokój w tym głosie, takie opanowanie i tak dalej. Cenię sobie w to, że dalej jest takim Bożym świrem, jakim był. I to jest piękne, że dalej jest naszym Żelkiem, naszym Patrykiem, tylko kapłanem. Więc jest kapłanem Żelkiem. A co do tego, jak się zmienił? Spoważniał troszeczkę, z pierwszego wrażenia. Troszkę się obawiałam, że może gdzieś ten Patryk nam ucieknie, ale nie. Jest naszym Patrykiem. Bardzo trudno było się nam rozstać. Początkowo to było w ogóle takie uczucie, że no ja nie mogłam się sama odnaleźć, jakby, bo wchodziłam do niego do pokoju i nagle go nie było, a zawsze był. Z upływem czasu zaczęliśmy się przyzwyczajać do tej myśli, że jednak go nie ma w domu. Sam się tego nie spodziewałem jako ojciec, ale nastąpiła pustka. To jest tak, jak ktoś jest cały czas przy tobie przez wiele lat, któremu człowiek się poświęca. Może nie zawsze tak, jak powinien. Każdy z nas w życiu błędy popełnia. I w pewnym momencie, mimo to, że człowiek jest stworzeniem rozumnym i wie, że ta osoba wychodzi, odchodzi, to do niego tego nie dociera. Dopiero w momencie, kiedy faktycznie tej osoby już nie ma, znika po prostu z twojego życia i upływa jeden dzień, drugi, tydzień, miesiąc i nie masz kontaktu z tą osobą, to jest po prostu dramat. Ja sobie, oczywiście to trzeba, ja to poświęciłem Panu Bogu, ale nie zapomnę jednej chwili, kiedy Patryk przyjechał po roku czasu i przyjechał na wakacje i moment, kiedy te wakacje się skończyły i stał przed oknami, patrzył na taras i się rozpłakał, bo wiedział, że tam jest jego dom, nie tu. I pamiętam, stał przed tym tarasem i płakał, się patrzył. Ja mówię, Patryś, on, tato, nic, proszę cię. Wiedziałem, że muszę wrócić, cofnąć się. Przyszedł, uśmiechnął się, zawiozłem go. I dzisiaj mamy księdza. Ja wierzę, że... Znaczy ja wiem o tym, że on daleko zajdzie i jak się urodził, wiedziałam, że będzie wielkim człowiekiem, natomiast nie wiedziałam, że zajdzie w tym momencie, taki jak dzisiaj, aż tak daleko. Patrykowi życzę przede wszystkim wytrwałości w tym, bo to jest bardzo ciężka droga, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby często przyjeżdżał do nas na dzielnicę, nasze kochane Podlesie i żeby się spełniał swoje marzenia, żeby był jak najlepszym księdzem, w opatrzności Matki Boskiej. Wytrwałości, odwagi. Odwagi do głoszenia, odwagi do bycia kapłanem. Żeby nigdy nie przestał być sobą. Takim wesołym chłopcem, który był od zawsze, zawsze uśmiechnięty. Żeby ta jego pasja w rozmowie z ludźmi, w kontaktu z ludźmi, z pomaganiem ludziom, swoją radością, swoim entuzjazmem, swoją charyzmą, swoją ciężką pracą, swoim zaangażowaniem, żeby w nim tego nigdy nie brakło. Sami widzimy, jak dzisiejszy świat wygląda, wybrał ciężką drogę. Do czego najbardziej się nadaje, czyli no, będzie odpoczywał. Wesoły, uśmiechnięty. Rzadko marudzi. Znaczy, planujemy, żeby przez pierwsze 2 lata, teraz, zaraz po święceniach, obłożyć Patryka maksymalnie obowiązkami. My chcemy troszeczkę wolnego, zluzować się. No wiadomo, jest najmłodszy, więc musi się wykazać. Prawdopodobnie będzie miał przekazane wszystkie obowiązki, żebyśmy my mogli pojechać na zasłużony urlop. Mam nadzieję, że będzie uczył dalej w szkole, czyli będziemy mieli okazję pracować razem. No niestety jest to ciężkie dla mnie, ponieważ no, przegrywam z taką konkurencją. Jest wybitnym naukowcem, dobrze się zapowiada.